Witajcie, drogie bliźnięta, w Waszym horoskopie na wrzesień 2021 roku. Szybko, sprawnie i na temat. Chciałabym, żeby te horoskopy były takie po prostu konkretne. Po prostu konkretne informacje wyciągamy z kart. Jeżeli ktoś życzy sobie horoskop indywidualny, to oczywiście zapraszam. Horoskopy miesięczne, roczne, dwuletnie w cenach promocyjnych nadal są dostępne. Zapraszam do kontaktu, a tymczasem sprawdzamy, co czeka nasze bliźnięta w miesiącu wrześniu, we wrześniu 2021 roku, bo wrzesień już za pasem, już tak naprawdę kilka dni pozostało do tego września, więc zobaczmy, co Was tutaj, drogie bliźnięta, czeka we wrześniu. Najpierw sprawdzimy sobie pracę i finanse dla bliźniąt, co w pracy i w finansach dla bliźniąt. No, szykują się jakieś sukcesy, słuchajcie, pomimo tego, że czymś będziecie się bardzo mocno stresować, to jednak będziecie koniec końców zadowoleni. Tutaj jest taka rada bardziej też dla Was na tym gruncie zawodowym, żeby nie czekać, nie zwlekać z czymś, tylko działać, bo może Was coś paraliżować w działaniu, jakiś strach, że sobie nie poradzicie. Zwłaszcza gdybyście mieli samodzielnie nad czymś pracować, nad jakimś projektem, nad jakimś wystąpieniem publicznym, coś zrobić tak po prostu na własną rękę, niezależnie, to tutaj rzeczywiście ktoś mógłby z Was się bardzo mocno tym denerwować, a tutaj jest powiedziane, że macie użyć tego swojego wewnętrznego ognia, tu jest król buław, to jest Wasza energia przecież, to jest Wasz wewnętrzny ogień, także za cokolwiek byście się tutaj nie wzięli, to sobie poradzicie, wszelkie stresy, wszelkie jakieś takie obawy odrzućcie po prostu na bok, bo tutaj dosłownie się sprawdza, realizuje takie powiedzenie, kto nie ryzykuje, ten nie pije szampana, dosłownie tutaj coś takiego mi się pokazuje. Natomiast słuchajcie, gdybyście mieli jakieś imprezy firmowe, bo też muszę o tym powiedzieć, we wrześniu jakieś, powiedzmy, spotkania integracyjne, jakieś tak zwane właśnie firmówki, wyjścia i tak dalej. No niektórzy z Was na pewno by tutaj musieli uważać, żeby nie nadużywać alkoholu, bo tutaj i różne takie dolegliwości fizyczne mogą wystąpić, typu kac i głowa Was może boleć z tego powodu, ale też niektórzy z Was mogliby tutaj za bardzo być tacy wylewni po alkoholu, za dużo pokazać swojej prawdziwej natury, gdzieś tam może też za nadto poszaleć. Niektórzy z Was mogliby się wdać po prostu w romans taki biurowy, który no, byłby krótką jakąś taką atrakcją, a później, jak to się mówi, stresy by pozostały i wstyd by pozostał, więc tutaj trzeba troszeczkę na to uważać. Natomiast już pomijając, abstrahując wszelkie tego typu okoliczności imprezowe, to tutaj rzeczywiście szykuje się jakiś sukces, na który się trzeba przygotować i o który trzeba zawalczyć. Nie przejmować się, nie stresować się za nadto, tylko po prostu iść po swoje. Niektórzy z Was mogą tutaj zostać jakby tak popchnięci do realizacji czegoś przez mężczyznę, który po prostu będzie w Was wierzył, będzie Was napędzał do działania. No i to akurat będzie dla Was bardzo korzystne w tym wypadku, więc nie bać się, tylko śmiało do przodu, natomiast na tych imprezach tak troszeczkę się stopować. Drogie bliźnięta, co w miłości dla Was na wrzesień? Zobaczmy, co w miłości dla naszych bliźniąt na wrzesień 2021 roku. Tutaj sobie rozbijamy najpierw na pary, czyli te osoby, które są gdzieś tam już w jakichś związkach, co tutaj nam się pokaże dla Was. I dla tych osób, które są singlami, co nam się pokaże dla bliźniąt, które są singlami, dla bliźniąt, które są singlami. Słuchajcie, dla par to jest dla mnie ewidentne, że ktoś tutaj idzie za swoimi marzeniami, za czymś, co Was bardzo mocno przyciąga, kusi. Tu raczej coś takiego robione w pojedynkę, słuchajcie. Może być tak, że niektórzy z Was po prostu się zechcą rozstać z partnerem, który nie spełnia Waszych oczekiwań. Z partnerem, z partnerką, ktoś zatęskni za samodzielnością, niezależnością, aczkolwiek tutaj wcale nie musi być rozstań, bo jeżeli macie związek i ten związek jest, powiedzmy, względnie dobry, dobrze Wam się funkcjonuje w tym związku, to może tutaj we wrześniu tylko nastąpić taka sytuacja, że bardziej będziecie chcieli się skupić w tym momencie na realizacji swoich takich jednostkowych pragnień, marzeń. To mogą być sprawy związane z Waszą pracą, takie typowo zawodowe. To nie, że od razu będziecie chcieli kogoś tam opuszczać, odchodzić, ale bardziej tu będzie no jednak skupienie się na sobie. Natomiast mogą być też takie osoby, które są w parach, ale czują się troszeczkę tacy
uwiązani przy kimś i te osoby będą tutaj walczyły o więcej swobody dla siebie. Na przykład o takie samotne wyjście z kumplami na piwo czy z koleżankami do spa i tak dalej, i tak dalej. Będą walczyły troszeczkę o swoją autonomię, niezależność w związku, co wcale nie jest równoznaczne z tym, że trzeba się od razu rozstawać, aczkolwiek no tutaj będzie taka próba zaznaczenia swojego terytorium, swojego poletka, że ja też oprócz ciebie, oprócz tej relacji, no mam też jakieś prawo do swojego życia, prawda? Więc tak może być dla niektórych. Natomiast jeżeli chodzi o single, słuchajcie, przede wszystkim single tutaj bardzo mocno cierpią, jeszcze nie przecierpiały czegoś prawdopodobnie. Może mieliście jakiś związek, który niedawno się rozpadł. Mogło być dużo kłamstw w tym związku. Mogły być jakieś po prostu sprawy, które wyszły na światło dzienne, o których wcześniej nie wiedzieliście. Ktoś was mógł na przykład zdradzić, bo tutaj przy Księżycu i przy Trójce Mieczy, no to są takie niefajne, niewygodne sprawy, ciemne sprawki, które gdzieś tam, no wiadomo, kłamstwo ma krótkie nogi, więc zawsze to prędzej czy później wychodzi na jaw. I słuchajcie, jeżeli jesteście w takim stanie, drogie single spod znaku bliźniąt, że właśnie coś rozpamiętujecie albo są takie świeże rany, to tutaj jest pokazane, że wy być może nie dostrzeżecie, gdzieś wam może przejść koło nosa okazja na jakiś romans, na jakąś nową znajomość, bo jest ten as buław, czyli są tutaj sprzyjające okoliczności na coś nowego, coś, co może się rozegrać dosyć szybko, czyli ta okazja szybko się pojawia i szybko znika. To tak jak taki po prostu taka oferta last minute, że ona się pojawia i trzeba szybko się decydować, bo za chwileczkę może jej nie być. Więc oczywiście to wy zdecydujecie, czy jesteście gotowi już na to, żeby ewentualnie tutaj wejść w coś nowego, bądź zabawić się, poszaleć. Natomiast przy tych kartach, przy Trójce Mieczy i przy Księżycu, no mam taką przede wszystkim informację, że wielu z was nie będzie gotowych, żeby skorzystać z jakiejś nadarzającej się okazji, ponieważ zbyt mocno tutaj jeszcze coś rozpamiętujecie, coś powoduje, że jeszcze mocno cierpicie, bądź jakaś sytuacja związkowa mogła spowodować u was duże kompleksy, lęki, obawy i do końca nie będziecie tutaj chcieli wyjść z jakiejś takiej swojej kryjówki, nie będziecie otwarci na nowe znajomości być może. Więc tu jakby trzeba by było się najpierw z tym uporać. I teraz, kochani, jeszcze ostrzeżę i rada na wrzesień dla zodiakalnych bliźniąt i zobaczmy, co tutaj karty chcą wam powiedzieć. Ostrzeżenie dla was, król kielichów i rada dla zodiakalnych bliźniąt, trójka buław. Ostrzeżeniem jest król kielichów, to może być po prostu taka sytuacja, że właśnie nadmiernie nie pić, słuchajcie, to w kontekście tego, co mówiłam, no bo to są jednak kielichy, tutaj wiecie, mogą być jakieś osoby, które są duszą towarzystwa, ja jestem tym królem kielichów, ja wam pokażę, ja tutaj z każdym wypiję po tym kielichu przysłowiowym, no i potem wiecie, jak to jest, język się rozwiązuje i różne dziwne tam głupoty też człowiek robi, no bo wiadomo, więc tutaj dla niektórych to może być proste ostrzeżenie, żeby jednak jakąś tam kolejeczkę, jakiś tam kieliszek odpuścić, natomiast to też może być wskazanie na to, że za mało nawadniacie się, ogólnie za mało wody na przykład pijecie. Dla niektórych jest to ostrzeżenie, które może dotyczyć waszej sfery emocjonalnej, że gdzieś tam nie pozwalacie sobie w pełni przeżywać pewnych emocji, nie mówicie o tym, że tutaj by trzeba było pozwolić sobie na takie emocjonalne dojrzewanie. I jeszcze dla innych jest też ostrzeżenie przed tym, żeby tutaj uważać na swoje sprawy zdrowotne, bo król kielichów też może nam pokazywać po prostu kartę lekarza, więc może coś tam się dziać. Nie bagatelizujcie tego, tylko po prostu, jeżeli coś się dzieje, to skonsultujcie się oczywiście z lekarzem. Natomiast radą jest trójka buław. No tutaj ta karta ta mówi jasno, śmiało do przodu, niezależnie jakiej by to dziedziny twojego życia nie dotyczyło, po prostu idź nowymi ścieżkami, wytyczaj sobie nowe ścieżki, obieraj nowe kursy, po prostu bierz się za nowości w swoim życiu, zacznij robić nowe rzeczy, nie bój się nowych wyzwań, po prostu za tym śmiało idź. Ja myślę, że wy akurat taki zapał w sobie znajdziecie. Dziękuję wam serdecznie, życzę udanego września, pozdrawiam wszystkich gorąco, do zobaczenia, do usłyszenia.